Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w Ratropolis. No więc cóż, w ostatnim epizodzie udało nam się skompletować całą szóstkę przywódców i ich zwycięstw. Więc tak. Dzisiaj po prostu, powiem wam szczerze, powracamy do starych klasyków, poczynając od budowniczego, którym to chciałbym zwyciężyć dzisiaj w lesie. Na stopniu trudności... Ocie, trzynastka już jest naprawdę trudna, ale tak, chciałbym sprawdzić trzynastkę. Może się uda, może nie. Się zobaczy. Ale tak, widać już trzynastki zaczynają się pomarańczowe, więc no. Więc tak, las, co prawda ta karta będzie mało przydatna, ale las, jak już powtarzam, budowniczy. I lecimy. I teraz jeszcze takie delikatne informacje od razu mówię. Dzisiejsza rozgrywka, nawet jeśli się nie uda, będzie miała na celu też pewne inne rzeczy niż tylko same w sobie, no, wygranie. Bo ogólnie mam za sobą, jak już mówiłem, wszystkie zwycięstwa. Prawda, nie w każdej lokacji, jak to chciałem na początku, ale... najważniejsze, że są jakiekolwiek, ale wracając... Po prostu pozostała jeszcze jedna rzecz, której nie mam, jeśli chodzi o Ratropolis. A są co najprościej w świecie osiągnięcia, więc... Chyba dużo nie muszę mówić. Mimo tego, że udało nam się już po części zwyciężyć i osiągnąć sukces przez wygranie wszystkim, no, nadal pozostała jeszcze ta ostatnia rzecz, którą jest zdobycie wszystkich osiągnięć, więc tak. Dzisiaj chciałbym się skupić na kilku konkretnych, inaczej mówiąc, wybudować się maksymalnie w jedną stronę. Drugim jest, jeśli się nie mylę, ignorowanie 5 skrzyń w jednej rozgrywce. Ostatnie... to z całą pewnością było chyba osiągnięcie związane z zarabianiem, ale jeśli chodzi o tamto osiągnięcie, to ono wymaga zrobienia takiej sumy, że raczej bym się nie starał osiągnąć go teraz, w szczególności na budowniczym, prędzej kiedyś indziej na kupcu. Dobra. Przyspieszenie tego, no... ryzykowne, ale młyn wodny muszę postawić, to jest taki dobry budynek na przyszłość, że po prostu szkoda byłoby go nie mieć. Dobra, mniejsza z tym. Co my tu mamy? Chmur? Jakieś karty na drugim poziomie? Albo procesz, oj, procesz. Porządne karty z tego co widzę. Cerek, strażnik. Procesz kosztuje 42, to już wezmę go do czasu, a niestety mury i inne rzeczy muszę... póki co zostawić. Oczywiście powracam do starych planów strategicznych, jeśli chodzi o budowniczego. Mnóstwo wież wzmacnianych różnymi bestiami, kartami w ogóle. Pewnie nie wyjdzie, znając moje życie, ale jeszcze zobaczę. I co tak, procarz, szpikier, czymś tak. To tutaj. I tak, skrzynkę ignorujemy, jak mówiłem, chcę zdobyć achievementa. I tak, dobra. A, przyspieszę za te 10 monet. Zawsze coś. Rycerstwo. No niestety, ani zboża, ani nic nie jest możliwe do zagrania. Chociaż głównie kwestia czynszu. Na szczęście, jak tylko się skończy oczekiwanie, czyli 3, 2, 1. Koniec. Zaraz będę mógł właśnie dostawić procarzy. I tak. Młyn wodny już gotowy, z tego co widzę. A, ale nie ma co się z nim śpieszyć, bo jednak tak, no. Co chciałem? No, na razie mam co z tym zrobić. Teraz tak. Miotacz płomieni. Potężna karta, powiem wam szczerze. Tutaj Majesz Szurkowicz, który będzie naprawiał mury. Oby takiej samej jakości. O. Podpalająca wieża czy naprawiacz? Szczerze, póki co mam mało szczurów, więc jestem za podpalającą wieżą. Wiecie, głównie z powodu takiego, że po prostu jeśli nawet bym postawił tamto, to może się okazać, że coś... nie będę miał jak wykorzystać.
Plus mury jeszcze nie są na tyle podgryzane, żeby to miało wielki sens. Wilczy dół, nie. Wilczego doła nie chcę. Czynsz ponownie. Dobra, niech będzie serii ten czynsz. Zarabiamy pieniądze. Jak będą potrzebne kiedykolwiek, to wtedy już będziemy mieć. Okej. I tak, mamy tutaj po dwóch każdego. Wydaje mi się, że powinno starczyć na spokojnie. Przynajmniej na ten etap. I tak, kolejny czynsz. I otacza płomieni, nie będę ukrywał, no nie chciałbym rozstawiać na pierwszej linii. Znaczy przy pierwszych murach wewnętrznych, wolałbym poczekać z nim na trochę lepsze miejsce. I dobra, to sobie w sumie przypomniałem jeszcze, co chciałem osiągnąć, więc pozwólcie, że szybko sobie to otworzę. Bo tak, są jeszcze wydarzenia tutaj, które zawsze się po prostu powtarzają z każdym podejściem. Więc różny po prostu wynik końcowy. Typu miasto duchowe, monarchia czy coś i tak dalej. Powiem wam szczerze, mam wszystkie osiągnięte poza właśnie monarchią. Dlatego też tak sobie przypomniałem w tym momencie. I tak, przydało się po prostu ogarnąć ścieżkę do monarchii, żeby też to osiągnąć. Więc tak, po prostu widzimy się za chwilę, jak już sprawdzę, którędy dotrzeć do monarchii. No dobra, a więc jestem już. I powiem wam szczerze, droga do zdobycia monarchii nie jest najlepsza. Ale tak. No niestety. Jestem zmuszony to zrobić jeszcze przez przypadek. Otworzyłem skrzynię na niezie. Cóż, no. Zrobiłem to, co było błędem, ale. Nie ma co płakać. Fabryka skorpionów jest wystarczająco dobrą rzeczą, żeby były to warte. A póki co podatek albo mieszczury. O, mieszczury niestety, no. Będzie ciężko. Ale dobra, mamy skorpiona. A to jest podstawa wszystkiego. I teraz tak, podatek od ziemi. Szczerze wezmę, będziemy mieli dużo budynków, jestem tego pewien. Z innych rzeczy póki co zaryzykuję z tym. Szczerze, dobry wybór. Ja, siostra sobie w tle jak zwykle kaszle, bo odcinek bez siostry to nie odcinek. A póki co skupmy się na rozegraniu tego wszystkiego przez przyspieszenie skorpionów. No dobra. I jak tam przeciwnicy? Jak na razie wydają się jeszcze no, do opanowania. Więc nie ma co przyjmować. Już, dobra. Giną nam szpikinierzy. Więc niedobrze. Znowu się zapomniałem, ale tak. No, trudno. Tym razem trudno. Czyli mamy doma. I to jest tak, atak, ciężka robota. Atak. Mówiąc szczerze, atak wydaje się być najsensowniejszym wyborem. Teraz odrzucamy, co dostaniemy? Fabrykę skorpionów, no. Oczywiście, że ulepszę fabrykę skorpionów, żeby szybciej skorpion dostawać. I tak. W tym momencie postawię jeszcze parę domków i będziemy musieli już radzić sobie z tym, co mamy. Siostra, się masz tak kaszle, to naprawdę powinnaś chyba wyjść z tego pokoju, bo będziesz mi na nagraniu przeszkadzać. No i dobra. Tak, pewno, że masz kaszel. Ale dobra, ale mniejsza z tym, nie przejmujmy się siostrą. Teraz tą skrzynię akurat muszę wziąć. Okej, okay. Fajne, tutaj. Szczerze, to jest ryzykowne, ale wezmę. Ulepszenie karty to tak po prostu bardzo dobry wybór. I teraz tak, z tych opcji jednego skorpiona, żeby po prostu było. I teraz nie ma co się przejmować resztą. Do tego dziewięć 30, więc już fajnie. A ruiny kładziemy i po dwóch minutach będzie wszystko gotowe. No dobra. Czynsz wykorzystam na razie na fabrykę skorpionów, bo i tak ich nie potrzebujemy aż tak bardzo. Więc no. I dobra. Zobaczymy, jak sobie poradzi nasza armia.
I teraz muszę pamiętać, żeby nie klikać tych skrzyń. W końcu no. Muszę po prostu się pozbyć tego achievementa z listy nieodblokowanych. A jak wiadomo, jeśli będę dotykał skrzyni, to nigdy tego nie odblokuję. Dobra. No i zaczynają się największe problemy, idą na dwie strony. Ale wydaje mi się, że może tutaj... Będę chyba w stanie sobie z tym poradzić, jeśli tylko dostanę odpowiednie coś. Młyn wodny ulepszymy. Przetasowanie i miotacz płomieni nie zmieści się jak na złość. No trudno. W takim wypadku armia idzie tam, a tutaj dajemy miotacza płomieni. I jakkolwiek to będzie miało wyglądać, musi sobie poradzić. Dobra, jednego pancerza tutaj zostawię też. Bardziej rannego skorpiona. I jednego dzidowca, żeby po prostu nie było, że tak. I kupiec mi uciekł. Niedobrze. No dobra, mamy płomienie, które... Miejmy nadzieję, jakoś incestwią wrogów. Z tego co widzę, te płomienie sobie spokojnie same poradzą, więc... Nie. Możemy skupić się na rozwoju tej strony. Kiedy płomienie same za siebie... No po prostu... Same za siebie mówią. Dobra. Nie wybaczcie tego, ale tak, kaszlem też złapał. Siostra mi zaraziła. Tak, tak, ja się zaraziłam. Tak, no zaraziłaś mi kaszlem. Ale dobra, mniejsza z tym. Nie, to akurat nie zadziała, dobra. Dobra, mamy osiągnięcie, więc to się liczy. Jest, dobrze. Możemy teraz już spokojnie otwierać skrzynki. Co za tym idzie? Na spokojnie ogarnąć walkę i rozwój miasta. Dobra. Jak tutaj z płomieniami? Póki co znośnie, więc tak. Trochę tutaj dopomożemy. Piękną kartą ataku. Okej. Okay. Dochodzą tutaj. Nie jest najlepsze, ale dobra. Okej. I tak, niestety ponownie musimy wybrać złoto, dostać koronację. Jak mówiłem, jest to nie najlepszy wybór, ale trzeba. To jest tak, to tutaj. Używamy mocy, dostajemy domek, więc super. I tartak. Tartak tutaj, domek tutaj. I niedługo będziemy mogli już robić inne rzeczy. I teraz... Usuń wszystkie karty sera. Bo nie bywały. To jest ciekawe. Ale to będzie ciężko aktywować, powiem szczerze, więc... Usuniemy cały ser. Nie jest to najlepsza opcja, ale... Jak sobie poradzimy. No tak, 40 zł. Tutaj tak. I musimy poczekać, aż się skończy czynsz, żebyśmy mogli na spokojnie już wystawić kolejne oddziały. I mówiąc szczerze, raczej nie będzie to kolejny skorpion, prędzej dostawię szpikinierów czy coś. Same skorpiony mi tego nie wygrają. Więc dobra. Zboże. Pas. Nie potrzebuję go. Ruiny odstawiamy, tak. Dodatkowy proces zawsze się przyda. Dodatkowy strażnik też. I jakoś to będzie. A wszelki wielki musi być już gotowy z tymi, jak to się nazywa, z atakiem. No tak, na wszelki wielki będzie atak, tak, dobrze będzie. Też tak, ulepszenie karty, expansion territorium albo legendarna karta. Legendarna ruiny i inne rzeczy, ale nie, tego nie potrzebuję. Ulepszenie karty, finalnie. Ekspansja terytorium, no definitywnie potrzebujemy więcej ziemi. Teraz tak, to. Czynsz, no coś mogę zarzucić. Na skorpiony, jak mówiłem. Kolejne wydarzenie, super, mam więcej złota. Niestety nie jest to nic z tych rzeczy, które są bardzo potrzebne. Teraz tak, póki mam chałupy, no wiem, że nie jest to może najoptymalniejsze, ale mam trzy już, poziomu, więc można na spokojnie sobie to ulepszyć. Zdecydowanie, kiedykolwiek konstruuję budynek plus dwa wieszczury, no idealne dla mnie. Dobra, a teraz tak, handlarz co oferuje? Kolejny mur, więc z chęcią przyjmę. Obrażeń wybrany dla wybranego budynku obronnego.
A więc jeden mieszczur. Szerz wezmę, może wcześniej czy później będę tego używał. Na razie nie wydaje się to aż takie potrzebne, ale to jak wiadomo. Mogą być nie potrzebuję, niepotrzebne, nie. A potem nagle się okaże, że jednak te. Ale mniejsze z tym. Przetasowanie. Kolejny mur postawię. W sumie może tutaj nawet bym postawił jeszcze dalej. I żeby nie było, nie będę tam dostawił armii mury po to, tylko żeby trochę zatrzymać oddział wrogiem, bo tak zaczyna się już łasice, jak wiadomo. Z łasicami szans za bardzo nie mamy na takim ustawieniu, jakie mamy obecnie. W szczególności, że wszyscy wrogowie mają już 40% więcej życia. Można co prawda użyć ataku, żeby sobie jakoś z tym poradzić. No, ale jak wiecie, to nie jest wystarczająco mocne. Więc dobra. A ile? 30 sekund. O nie, 30, trzeba to przyspieszyć jeszcze bardziej. Dobra, dawaj te skorpiony. Idealna sytuacja. Czynność teraz na skorpiony. Wiem, trochę tu zepsułem. Pokrył się po prostu czas wyprzenia z czasem nieaktywności, ale trudno. I tak, odrzucamy, żeby zobaczyć te budynki. Ogniozbiornik i skład amunicji. Niestety nie ma miejsca na skład amunicji. Więc niedobrze. I coś mi mówi, że no niestety. Ze wszystkich opcji, które miałem, ze wszystkich moich decyzji, wynika, że zaraz tutaj padniemy. Niestety. Ale tak. Nie oznacza to, że się poddaję całkowicie, czy że przestaję rozgrywki. Jeśli padniemy, to oczywiście zawsze można powtórzyć podejście, więc tak, jeszcze zrobimy. I tak, chyba. Tym razem, jak już mam oczy, więc zaignorowanie skrzyni będzie trochę łatwiej. Nawet dużo łatwiej. Nie będę musiał się tym przejmować. To jest fajna karta, muszę przyznać. I tak. Kolejne wydarzenie. Strasznie dużo ich. Kwatermistrz. Faworyt albo przyjaciel. Myślę, że to jest chyba najlepsze, bo jeszcze budynki będą tańsze. A nie ukrywajmy, no, budynki to jest mocna strona budowniczego. Cyk. Gorzej tylko, że nie zdążę znowu przygotować wszystkich rzeczy do obrony miasta. Tym samym prawdopodobnie zaraz znowu padnę. Więc no. Nie, dobra. Gdy tylko przybędą, to wiem, co zrobić nawet, więc to nie problem. Budynków na razie nie chcę stawiać, więc można tak zarzucić. I dobra, odciąga bossu. No i reszta. Więc tak. Okej. Okay. Tym razem wylosowali się oni, więc kiepsko, ale dobra. Zarabiamy za każdym razem, kiedy ktoś uderzy mur, więc tak. Trochę sobie pozarabiamy. Tylko z ich trochę tutaj posłabiam. Na ile mogę. Ale niestety nie wydaje mi się, że to było dużo. Tak. Padło niestety wszystko, ale tutaj przygotujemy linię obrony. Jedną, którą możemy. Już niech leci na. No dalej, na to. I co? Ruiny. Niestety nie mam dla nich miejsca teraz. Ani pieniędzy na to, żeby coś zrobić, więc. Te. Po prostu. Mieszka. Widzę, że akurat mogą się spodziewać tego, po czym mierzę, no. Patrząc właśnie na to, że. Jak to się nazywa? No, ignorowałem skrzynię przez taki długi okres. A jednak bez skrzyni, bez rozwoju, bez nowych mieszczurów i tak dalej, no szybko się pada. Więc cóż, smutek, niedowierzenie i w ogóle. No i pora spróbować jeszcze raz. No najpierw może odblokujemy chociaż nowe karty. No, na szczęście tak. Więc dobra. Co my tu mamy? Spisek. Robota po 30 sekundach 200 zł za każdy budynek. Każdy zamaskowany budynek, okej. Okay. To jeszcze nie jest aż tak fajne, ale niech będzie. Plus 1 sekunda dostępnego czasu fali za każdy zamaskowany budynek. Fajne. I następne 10 sekund 100% produkcji zamaskowanych budynków. Na zamaskowanie budynków.
Nie wiem, czy chciałbym grać, mówiąc szczerze. Po prostu jest to strategia, no nie do końca moja. Ale dobra, spróbujemy, jak tylko się da. Ponownie budowniczy, tak, szybko. I tak, 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 tak. Teraz dostaniemy co. I nie wiem, że mam moc tutaj tą swoją specjalną, ale nie chcę jej zarzucać. Na to, że i tak nie będzie mnie stać na jej aktywację za bardzo. Więc tak. Mogłbym zarzucić czynsz, byłoby lepiej. No trudno. Ale dobra, mniejsza z tym. Tak, 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 tak. Tak. I teraz zobaczmy, co to będzie. Straż pożarna. Też postawię. Wolę mieć jednak, wiecie, to przyspieszony naprawy na wszelki wielki. Dobra, możemy aktywować przedwcześnie, żeby dostać dużo pieniędzy. Oj, proszę, trzy sery akurat, idealne rozdanie. Ale dobra. Oczywiście, jak zawsze niechętny jestem na wydawanie pieniędzy, żeby przetasować, więc chcę. Tak, rozbudowa karty albo dom. Wśród kart, o, wieża strażnicza, no. Dobra. Trzymam się z nim jeszcze przez chwilę. Siostra, proszę cię, jak skończ, naprawdę. Oj, dobra. Na czym to stanęło? O. Myślę, że to może być. Tak, aha. Wręcz... Dobra. I czy jest cokolwiek jeszcze, co bym chciał? No, może klasztor. Wątpię, żebym wystarczająco szybko zdobył pieniądze na niego. No, chwilę zabrakło. Jakbym wcześniej pomyślał, to było inaczej. No cóż. I tak, wieża oraz mur, póki co czekają. No jest cała funkcja tutaj, że może się zawalić jedno z przejść, więc... Trzeba wolę poczekać na ten moment. Niż potem żałować, że postawiłem wieżyczkę na miejscu, na którym dosłownie nic się nie będzie działo. I teraz tak, rozbudowa. Zawsze darmowe ulepszenie. A z karty, jak już widać, nie będzie czegoś szczególnego, więc tak, rozbudowa. Dobra, trudno. Zaryzykuję przynajmniej z tym. No i teraz tak, farmer. Z kart pracy. Chyba trzy domy. O. Nie jestem pewien, czym są karty pracy. Może to coś tego typu... Szczerze wolałbym trzy domy w takim wypadku. Więc tak, 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 rozbudowa. Mógłbym na dom, ale co na to, żeby jeszcze szybciej naprawiać. A i też częściej by się nie przejmować tym właśnie, jak coś będzie się niszczyło. Bo teraz naprawdę dom na tyle szybkie, że po prostu raz, dwa się tym zajmiemy. Dobra. Jeszcze jeden taki. No i jakoś to jest. Dobra. No i niestety nie mam nic dobrego, bo nie mam złota. Były tu doradcy, ale okej. Tutaj mamy pecerza. Okej, karta albo rozbudowa. Jakaś dobra karta jest? Szczerze nie, więc biorę rozbudowę. I tak, naciągają wrogowie. Przedwcześnie puszczamy, stawiamy wieżyczkę. Tym razem już pewne. Rozbudowujemy wieżyczkę. I tak, dziękuję bardzo. Można, że już jesteśmy wybronieni całkowicie. Chociaż nie, niestety, wydaje mi się, że tutaj przez ich zwiększone punkty życia teraz wieżyczka sama sobie nie poradzi. No cóż. A to dobra, poradziłaby sobie, gdybym miał jakieś wzmocnienia, więc tak. Następne co będzie, to wzmocnienie. I tak, ponownie próbujemy iść ścieżką monarchii, więc nie będzie może najlepiej, ale jakoś to musi być. I szczerze wezmę młyn wodny, bo chciałem sprawdzić coś, co kiedyś też zasłyszałem. Ponoć właśnie młyny wodne i tak dalej przyspieszałem strzelanie wieżyczek. Jeśli tak to wygląda, to te, warto byłoby to mieć. A póki co jeszcze procarze możemy tutaj kilku dostawić, żeby wieżyczka nie czuła się samotna czy coś. No i niestety nie dopowiada się, żeby się miało zawalić, więc tak, musimy sobie poradzić na dwóch frontach ponownie, co nie będzie najłatwiejsze, ale jakoś to trzeba. Dobra, cześć kupiec, masz coś fajnego? Kolejny mur.
kartek. Kolejny młyn. Dobra, wezmę te dwie karty. Młyn oczywiście chcę ulepszyć, tartek postawić i... Mur postawić znowu tam. Jakoż tu mam wieżę, to dopóki nie ma łasic, to zatrzymać po prostu to miejsce. A tu możemy iść w siną dal, po prostu ciesząc się z tego, jak to bardzo się rozbudowujemy. Dobra. Więc tartek jest, teraz wszystkie budynki staną się tańsze. No niestety nie o wiele tańsze, ale zawsze coś. I teraz tak, no oczywiście oczyszczenie albo wórcą by zagrozić miasto, no. Niestety oczyszczenie. Innej opcji nie ma. Teraz tak, rozbudowa, pieniądze albo dom. Dom. Mamy już 4 chałupki, to będzie można je spokojnie ustawiać. I dobra, załatwione, tak. Młyn wodny gotowy, super. Ulepszymy to. I teraz zrobimy taki trik, jak dostaniemy tylko wystarczająco dużo podatku, czy to tam jest. Przyspieszymy pracą młyn wodny, żeby młyn wodny dał potem więcej pracy, jak będzie ona potrzebna. Trochę pogmatwane i dziwne, ale... Jak można, to czemu nie? Dobrze. I co, w tym momencie też już powinniśmy pomału zaczynać przygotowywać się do poświęcania naszych mieszczurów, żeby pozbyć się oczyszczeń. Szybko mi popadali wszyscy, co muszę przyznać. No niestety mocno pogryzłem ten mur. Nie chcę po prostu mieć mocniejszego oczyszczenia, więc co? Jeszcze fosa. Najbardziej będę użyteczny budynek ze wszystkich. Dobra, przyspieszę tamto, żeby tylko pozbyć się oczyszczenia. I ta wiem, że jest to bardzo głupi ruch, oczywiście. Ale nie gryzą sobie ten mur, po prostu na następnym postawimy obronę. I teraz woga. Prace faktycznie przyspieszają działanie wież. Więc no, już wiemy na przyszłość, że jeśli chcemy mieć szybkie działanie wież, to trzeba mieć dużo pracy. Rozbudowa albo usunięcie karty, to oczywiście, że wezmę usunięcie karty. Jest to nawet adekwatne, że bunt usunę. I wydarzenie, 4 podatki, 2 mieszczurów, podatek, szczerze niestety podatek. Mogę sobie pozwolić na utratę mieszczurów. Prawda, wiele osób w moim zaskoczeniu robi na odwrót. Ma się zazwyczaj mieszczurów. Ale cóż, to może być akurat mój błąd, że tak jestem przywiązany do moich obywateli. Już tak określę, chociaż która mniejsza. Praca super. Przyspieszamy. Jak tylko się pojawią, to będzie można atakować. I nie stać mi na żadną jednostkę. Chociaż na plus zdecydowanie trzeba wymienić to, że się utrzymuje tym górnym. Bo... Tak, i teraz mógłbym kupić niby... Ja nawet nie zdążyłem kliknąć, bo mam za słaby refleks. Ale no, wracając, mogłem kupić niby teraz sobie jakieś jednostki, ale... No niestety. Wyszło jak wyszło. Jakoś to będzie. Udało się przynajmniej odzyskać to wszystko. I tak, pracę jeszcze mamy, ale co? Podobnie jedna praca tutaj. Podobnie będą dwie. Dobra, pala bossa pokonana. Za każdy skonstruowany budynek jeden podatku. Biorę. Z przyjemnością. Dobra, tutaj karty jakieś są fajne w ogóle, nie. Więc co? Z tych opcji to tylko rozbudowa została. Nadciągają? Dobra, nadciągają, tak. Praca i... No niestety trochę za szybko tą pracę chyba zarzuciłem. Teraz dobrze, tak, przetasowanie. Rozbudowa.
decyzja ciężka, ale dobra, nie będzie, że tutaj mur postawię lepszy. Ja się czymś na mur rzucić w ogóle? No, na szczęście nie. A mówię na szczęście, bo znam, że mnie gdybym mógł, to bym rzucił. Dobra. Jedna praca tutaj, garncarstwo, tak. I dobra. Jakoś sobie poradziliśmy. Mhm. Super, ale no, niestety jest złoto. I znowu rozbudowa. Po prostu super. Nie trafiłem się żadne przydatne karty, nic, tylko rozbudowy. No to tutaj też pora w takim razie ulepszyć. I tak, teraz może trochę czasu poratuje, no oczywiście. Klasztor. Będziemy mogli usuwać karty, super. I jak tam w ogóle przy okazji praca? Ale dom będzie gotowa. Ale szczerze, przyspieszę to jeszcze bardziej, bo czuję, że po prostu bez niej to będzie ciężko. Przecież tutaj. I jak nadejdą, dostanie po prostu boost pracowy, to moja wieżyczka i miejmy nadzieję, że to już i ponownie. Niech będzie tak, żeby chociaż trochę przyspieszyć. I trzy prace to po prostu. No, 3% taką wieżyczkę i proszę, no GG, easy. Tutaj są jakieś delikatne problemy, ale nie ma czym się też tak martwić, poradzą sobie w końcu. W końcu mają tutaj zaawansowaną dosyć armię. Dobra, może nie jeszcze takim zaawansowanym bym chciał, ale no, najważniejsze, że mają armię, dobra? Wybierz się otrzymać jedną z 12 kart umiejętności. Zachęcające, ale pas i legendarne karty trebusz. Drogi, ale biorę. Tutaj dostawimy, będzie atakował, kiedy co trzeba będzie. Tak więc zdalne miejsce na niego, no proszę. Jak się spodziewał. Dobra, przyspieszymy procent produkcję pracy. Wiem, że to jest takie dziwne, ale no. Teraz tak, przetasujemy, potem bierzemy pracę na trebusza. I będziemy się bronić. Pracę. Strażnik, praca, aż on. Ser. Jedna praca, bo więcej nie trzeba. Ej, właśnie, jedna praca oczywiście oddajemy, żeby szybciej się prace tworzyły. O, kupiec. Dobra, tym razem musimy coś wziąć. O, trapper. To jest idealne. Przydałoby się naprawdę to wziąć, jeśli tak będzie okazja. Nie wiem, czy będzie, ale no wiecie, trzeba spróbować zaryzykować w ogóle. Tak. I tutaj. Dobra. I już widzę, że trebusz jest skuteczny dosyć. Podobno wrogów. Ale sam trebusz z nimi nie da rady. Trzeba tutaj mieć jeszcze dodatkowe wsparcie. Dobra, trebusz niech się pomału szykuje, to wyrzucamy na pierwszy poziom na coś. O, mury. Mury. No już niestety czas łasić, więc... Za dużo to my nie zdziałamy w ten sposób. Tam na pierwszym, w sensie, wiecie. Ale dobra. Biorę co mogę, będę tylko to jakoś wybronić. Tak, pomału chyba pora postawić też już jednostki przy wieży. Chociaż, no nie ukrywam, wieża zgodnie z moim mniemaniem po prostu jako, że jest na drugim poziomie jeszcze i ma dostęp do pracy, co nie da sobie radzić, ale... No, jednak wsparcie, wiecie, czasami się przyda. W szczególności na łasicach. Chociaż no nie ukrywam, tak to jest zaskakujące dla mnie, że zwykła wieża z garstką procarzy jest w stanie tak się wybronić. I dobra, swoją drogą musimy teraz tylko dokupić tych szczurów, którzy będą tam naprawiać i będzie dobrze. Poziom przywódcy, dobra. No i teraz nadciąga ciężki moment. Nie wiem, czy sobie poradzimy tutaj. Więc dostawię po prostu innych niż tego procarzy. Teraz taka jest sprawa, trebusz może wystrzelić w dowolne miejsce. Dobra. To wystrzeli tutaj trebusz. Właśnie jak sytuacja tu, 7 szczurów, dobra, jeszcze jeden procent tu. Jeden tutaj, to nie jest takie wielkie. I dostaliśmy 3 prace akurat idealnie w porę. Ich nadciągają.
I okej, praca, praca i praca. No i to się nazywa po prostu piękno pracy. Ja bym tylko zdobył oczywiście budynki, które by to jeszcze wzmocniły czy coś, to byłoby super. Tego szczura, wiecie, ten jest jeden, który też wzmacnia obrażenia, to... Może by się udało przeżyć, tak, na tym muszę. Choć oczywiście niedługo trzeba będzie też pozostawić kolejny, bo tak... Na jednym siedzieć to jest spore ryzyko. Lepszą karty, ekspansator, nie no, pancernik. Jeden z trzech doradców, którzy mają szansę nam dać kolejnego achievementa, to... Nawet nie ma co myśleć. Po prostu... Jakoś jestem własny achievementy, to... Będę to robił. I tak... Przeznaczenie. Odchodzimy. O dwie rzeczki. To prawda chwilowo, ale tak, odchodzimy. Cześć kupiec, masz coś dobrego? Dobra. Nie było tematu. Nie było tematu, naprawdę. Kupiec nasz chłop wie, czego potrzebujemy. Przynajmniej bym dostawił do razu tam trzeci mur. I na trzecim właśnie rozstawię wieżyczkę. Mógłbym niby z jednym do tyłu, ale nie. Na co? Dobra, jakieś wydarzenie. Właśnie co, polis? Aha. O, co to jest? Okej, dobra, pozwólcie, to przeczytam. Ser, narysował mości polis, jak kazałeś. Niedawno wysłaliśmy tam zwiadowców, żeby zebrać więcej informacji o ich mieście. Oceniając na podstawie rysunku zwiadowcy, ich cywilizacja jest o wiele bardziej zaawansowana niż nasza. Ciągnąłeś dobrym leksy z ich architektury, porównując z naszymi, i każdy detal ich miasta jest doskonale, dokładnie przemyślany. Może mógłbyś porobić notatki i stworzyć nowy budynek, który pomoże naszej osadzie. Skąd miałem wiedzieć? Po prostu ulepsz nasze budynki, trzy karty, ekspansję albo... Top. Szczutopia. 8 jeszcze uczy podatku może być wyprzedł do 5. poziomu! Mamy dużo miejsca, ale dobra, tutaj postawimy gdzieś. To będzie ciężkie, ale... No proszę, ewentualnie tu gdzieś, może się znajdzie miejsce, nie wiem. Szczerze ciężko to przemyśleć, ale tak, definitywnie musimy to mieć. Drogie. Bardzo drogie. Ale dobra, będziemy to mieć. Zbudujemy taki budynek. Muszę po prostu, wiecie, zobaczyć nowe rzeczy. I tak. Swoją drogą przydałoby się też więcej młynów wodnych, tak czuję. Po prostu na obecny moment, szczerze mówiąc, te obecne młyny, co moim zdaniem zdecydowanie za mało. O, i tutaj co miałem wybrać? Ulepsz kartę wojska, dobra. Bo nie mam za dużych wyborów, ale lepszym procarze, żeby ich ogłoszenia były na dłużej. I teraz złoto, rozbudowa albo... Urozbudowa, no, co to za pytanie. Dobra, ta wieża jest trochę słabsza niestety. Trzeba będzie być ostrożniejszym. Dobra, budujemy w szczuropie. Jak to będzie wyglądać? Ładne. Ładne. Dobra. Teraz tak, procesz tutaj. Praca. I tak, oczywiście każda praca idzie szybko tutaj. Żeby tylko przyspieszyć odpychanie wrogów. A jak tutaj? Oj, też niedobrze. Mogą się przebić niestety. Ale dobra, zanim coś tu. Tutaj. A nic przydatnego na szczęście, nic nie wypłakał za tym. Ulepszamy. Okej. Okej. Jakoś to idzie. Mur jest naprawdę mocno ranny, ale dajemy radę. Damy radę, musimy dać radę. I dobra, można usuwać jakieś karty. Szczerze, zboże jest najmniej potrzebne. Jakoś nie ukrywam, to przydałoby się zdobyć więcej kart, nie tylko usuwać karty. Dalej siedzimy na podstawowym wszystkim. Tak. Ja, bo na pewno coś uda. Gra nas nie lubi i tyle. Ale okej, rozbudowa. No. To jest piękne, po prostu. Nie spodziewałem się takiego budynku. A tym bardziej takiego fajnego działania. Dobra. Szczerze, patrząc na to, że idzie bossy. Znając, że bossem będzie znowu taran. No to on... Lepiej będzie po prostu wycofać. I te... Nie bym w stanie po prostu wybronić na tyle dobrze, żeby ten taran nie rozwalił niczego.
Więc tak, czynsz, idź na zwykłą chałupkę, bo teraz, no. Mamy inne źródło utrzymania. I dobra. Mury będą bardzo poranione, ale jakoś sobie musimy dać radę. I tak, definitywnie musimy mieć coś, co będzie naprawiało nam mury. Niestety pracą się tego zrobić nie da. I tak, rycerze też widać, że nieźle asystują. Ale co? No niestety. Prawie padł mur. Jednak szczerze, to też nie jest to taki problem. Oczywiście, że biorę ją. Giermka mogę spróbować, nie mówię, że się uda. Czy mówiłem, że kupiec z naszych gości wie, czego nam potrzeba? No. Więc tak. Arskalin udowodnił swoją przydatność. I dobra, on niech idzie tam. I teraz najważniejsza kwestia, musimy naprawdę dostawić tutaj dużo wsparcia. Łącznie z naprawiaczem. Choć akurat naprawiacze to tam drugorzędna kwestia, która może być gdziekolwiek. Ale dobra. Okej. I sam tu mamy domek. Zdobędź kartę, usuń kartę, zdobędź kartę jakaś dobra. Obrona cywilna, szczerze, moim zdaniem jest dobrym wyborem. Kolejny taki. Wytasowanie. Garncerstwo, tak, obronę cywilną póki co chciałbym zachować. Więc da się tego użyć na mur? Można, dobra. To niech nadchodzą. Niech nadchodzą, naprawdę. A przy okazji jeszcze naprawiacz. Niech idzie tam, naprawi tamten mur. A jak już naprawi, to będzie można potem przesłać ich obok tutaj. I tak farmy, nie ma sensu. Tutaj to można ulepszyć. I mieszczurów brakuje? O! Dziwna sprawa. Wiedziałem, że też tak dużo ich wykorzystujemy. No dobra. Też podoba mi się to. Podoba mi się to, kiedy to zmierza. Nie jest to może najlepsze, oczywiście. Ale tak, no. To ma prawo się udać. Nawet ma wielkie prawo się udać. Dobra. Póki co to idzie na emeryturę. Wezmę za pieniądze. I teraz brakuje nam już ludzi. Ciekawa sprawa. Ale tak, pracę rozdajemy na te dwa. Żeby szybciej mi dały tam później. I w sumie to mógł być błąd spory. Definitywnie to był błąd, że teraz pracę użyłem na nie. Chociaż, jak wygląda sytuacja, może? Może coś? Dobra, wiej. Ta strona idzie na straty, prawie że. Mówię prawie, żeby jednak. Ja. Nadal jeszcze jest chwilę przez najważniejsze, co tu istnieje. I wieżyczkę poziomu drugiego. Jest mi to takie trochę zabawne, jak ta jedna wieżyczka zaraz wybroni wszystko. Ale co już, taka prawda. Jest niezastąpiona w swojej pracy. Teraz jeszcze dostanie 5 prac, no. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czyli obiję za ponad 400. Dobra.
Sytuacja nadal nie jest idealnie opanowana, ale muszę wam powiedzieć jedno, no jestem zaskoczony i tak tym, jak dobrze sobie radziła ta wieżyczka, sama ze sobą, bez żadnego wsparcia. Dobra, ulepszenie albo zobacz kartę, no, nie ma żadnej dobrej karty, więc ulepszenie. Dobra. Zbudowy nie wiem, trzeba mi się bardziej użyje, tak, tak, tutaj. I kupiec, masz coś dobrego? O, niestety nie. No mur, to będę mógł ulepszyć później jakiś. Niestety. Mały mam szansę na zwycięstwo. W takim momencie. No i jeszcze go stracimy. Tak. No cóż. Było blisko. Ale się nie udało. Więc tak. Po prostu spróbujmy sobie jeszcze wytrzymać jak najdłużej. No cóż. Porażka. Oraz kolejny porażka. Ale dobra. Niestety nie udało się i widzę, tutaj są, widzę teraz rzeczy związane z płomieniami, więc powiem wam szczerze, że ta strategia może być dużo ciekawsza niż strategia na, jak to się nazywało, na ukrywanie budynków, ale dobra. Jak to będzie działać i tak dalej, może przekonam się w następnym odcinku, może jeszcze później. Ja póki co dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia już w kolejnym tygodniu, więc trzymajcie się i hej hej!